Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, jestem oczywiście Szczypson i witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, tu jest mój domek, który totalnie doszczętnie się prawie że spalił na ostatnim odcinku, gdzie mi noob go podpalił. I w dzisiejszym odcinku, jak już widzieliście po miętrówce i po tytule, będziemy budować sobie nowy domek. W tym miejscu, znaczy nowy domek, nowe miejsce, w którym na dany moment będziemy mieszkać, a tutaj na najbliższym live'ie, który prawdopodobnie zrobię jeszcze dzisiaj, czyli wczoraj, jak wy to oglądacie, pewnie zbudowałem sobie tutaj jakiś inny domek, albo przynajmniej to, jakby wiecie, wyrównałem ten teren tutaj, żeby zbudować coś nowego i tutaj wybudujemy sobie na pewno jakiś nowy domek, ale to oczywiście na live, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam, żeby to zrobić, ponieważ wbiliśmy już 20 tysięcy subskrypcji, za co wam mega, mega dziękuję. W sumie zaraz wbijemy, bo aktualnie jest Aktualnie w każdym razie jest na kanale tak blisko, że już tam chyba 100 subskrypcji brakuje nam, żeby wbić te 20 tysięcy, więc na pewno to dzisiaj będzie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy budować sobie domek, a to będzie nietypowy domek, w ogóle mam później plan na ten domek i zrobimy sobie pod domkiem jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, z której też będzie odcinek, ale to wam pokażę później, ja nie chcę teraz jeszcze tego mówić, ale uwierzcie mi, to będzie coś super. Wymyśliłem, że tym razem domek zbudujemy tutaj. Jak widzicie, tam mam przygotowane miejsce, idealnie już pod wymiarę sobie to zrobiłem. No i możecie strzelać, co tutaj będziemy robić, ponieważ... Uwaga, policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 na 8, bo dokładny kwadrat. Dokładnie tyle trzeba klocków, żeby zbudować moją głowę. I tak, w tym odcinku, jak już po tytule, znaczy po tytule i no i po miniaturce mogliście zauważyć, będziemy robić tutaj domek w kształcie mojej głowy, więc zabieram sobie wszystkie itemy. Może odłożę sobie miecz, łopatę, to, bo to mi nie będzie potrzebne, tylko mi będzie zabierało miejsce, to też, no, w zbroi będziemy, bo to nam oddychanie da, więc dłużej będziemy mogli wytrzymać. Kilof nam się przyda i na początek robimy tak. Najpierw sobie to poukładam, żeby to mi się łatwiej budowało, żebym łatwiej wiedział, gdzie co jest. Gąbki mamy też, żeby wysuszyć w środku to, co będzie. No i będziemy budować, słuchajcie. Domek będzie... Tak, zacznijmy może od podłogi, czyli tutaj. Najpierw robimy obramowanie, już tych mojej głowy to na pamięć znam, jak się je robi. Ale... Oj, ale w sumie może być coś tam... Chociaż nie, tam chyba nie będzie tego, dobra, słuchajcie. Też mniej więcej wyliczyłem, ile tego trzeba i tyle sobie uzbierałem tych rzeczy. Tutaj nie. O, chodź tu, chodź, dobra. To jest nasza podstawa, może zacznijmy od tego, żeby tutaj zrobić tą głowę, więc może zróbmy ją tak, jakby się tu patrzyło, czyli to jest na czwartym. Tutaj, tak, tak. O nie trafiłem sobie, ale to tutaj będzie, no nie wiem, ten domek będzie mi się tak mega podobał, naprawdę. O, widzicie, już jest moja głowa prawie, że nabiorę sobie tylko powietrza. No i teraz trzeba ją całą wypełnić tym i będziemy mieli już taką, jaką mam. O jeny, jak to będzie tak dobry domek. Ale wpadłem na taki pomysł śmieszny, żeby zrobić taką podwodną hawirę, że tak powiem. Możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie i możecie strzelać, co będę chciał zrobić pod tym domkiem. Bo myślę, że pomysł jest całkiem fajny na to, co tam będę chciał zrobić. No ale myślę, że nikt z was nie zgadnie. Raczej jeżeli ktoś zgadnie, to pozdrawię go w następnym odcinku jutro o 19:19. Tymczasem tutaj robimy teraz obramowanie. Tu będą kolejne głowy. Oj, odsuń się. Dobra. Robimy tak. O nie trafiłem sobie. Dobra, bierzemy, już nam się skończyło to. O, w ten sposób. Tutaj rozwalamy to. O. No, ja już, ja wiem, jak ma wyglądać ten domek, bo sobie go zbudowałem na innym świecie. Nie będę wam pokazywał, jak on ma wyglądać. Bo zaraz zobaczycie, bo to jest chwila, moment, zanim to zbudujemy. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz lecimy na bok. No trochę tego budowania jest, w końcu jakiś odcinek zbudowania, bo w sumie to takich mam najmniej. I możecie napisać, czy chcecie więcej może takich odcinków zbudowania, bo w sumie fajnie się buduje, tylko jest to strasznie długotrwałe i nie wiadomo, co wtedy robić. Też odcinki fajne, żeby były ciekawe, żeby coś się na nich działo, a niekoniecznie, żeby było takie, wiecie, nudne budowanko. Dobra, rozwalamy tutaj. No, nie no, ja jestem zajarany tą chatą, myślę, że będzie wyglądać super. O nie, ta ośmiornica mi tu lata, czy to kałamarnica jest bardziej w sumie. Już nie wiem, jak to jest w Minecrafcie nazwane. Ale dobra, idziemy tutaj. O, skończyło nam się znowu. Ej, to już się kończy, ale dobra, to jest chyba ostatnie. Nie, jeszcze troszkę będziemy tego potrzebować. Ale już jesteśmy przy końcu robienia tych obramowań. I jeszcze jedno obramowanie robimy w środku, dlatego, że z góry też będzie moja głowa. To będzie... Ej, a może by tak... Czekajcie, bo robię to chyba o jedno za nisko. O, może było zrobić tak, żeby to było już na powierzchni. Ej, to będzie dobre i zrobimy sobie tutaj jakiś taki, nie wiem, balkon, czy nie wiem, w sumie zobaczymy, co tu zrobimy z tym. Ale myślę, że to będzie wyglądało fajnie. I zrobimy taką głowę z każdej strony. Domek, w którym ściany to są moje głowy. Myślę, że to jest
Tak śmieszny pomysł. No zrazu sobie też to jakoś może w środku zagospodarujemy, jak tam jakieś rzeczy przyniosę, jakieś łóżka czy coś. Dobra, i na ten moment nam już nie są potrzebne te bloki. To już jest koniec. Teraz najgorsze jest... Dobra, najpierw robimy minki, czyli robimy tak. Na czwartym... O nie, źle postawiłem. Dobra, rozwalamy to. Na szczęście mam kilo w dobry, więc szybko to idzie. No nie, i to też źle postawiłem. Widzicie? Dobra, coś takiego. I teraz tu. A wodzie się ciężko buduje, szczerze przyznam. Nie jest to takie wygodne. Potrzeba pływać, ale na szczęście... O nie! Mamy na szczęście oddychanie pod wodą na hełmie, więc pójdzie to w miarę szybko. Dobra. Nie będzie trzeba co chwilę wynurzać się, bo tak to byśmy już musieli chyba z kilka razy być na... No! Da, denerwuje mnie to przeskakuje mi. Czekajcie, tu. O nie, powietrze mi się kończy, jeszcze rozwalimy to. Okej, mamy, idziemy nabrać powietrza. O! Dobra. I teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Zróbmy sobie już tutaj na górze. Tutaj. Tutaj, o, super. Słuchajcie, właśnie, o, dobrze sobie przypomniałem o tym. Zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama. Na Instagrama też, ale chciałem powiedzieć o Discordzie. Zapraszam bardzo serdecznie na Discorda, ponieważ tam po live'iku zawsze z wami rozmawiam. Więc dzisiaj też jak zrobię live'ika, to porozmawiam. Ej, to jest tak dobre. Ta moja głowa jest tak śmieszna. Dobra, tu wypełniamy to teraz. Tego będzie najwięcej trzeba. Niestety, ale dobra. Mamy tak. No, mam nadzieję, że mi starczy tego. Zbierałem to, no mniej więcej wyliczyłem, ile to trzeba mieć. I o nie, tu trzeba zrobić to czerwone. Się pomyliło. Okej. Może najpierw zróbmy te czerwone, żebym... Akurat czerwonych to mam chyba wyliczonych idealnie, z tego powodu, że widziałem, ile tego trzeba było, no bo najłatwiej było to policzyć. Tutaj? Okej, mamy. A to jeszcze nawet mi cztery zostały w zapasie. O, to musiałem zrobić więcej akurat. Dobra, no trudno. To się... No, niczemu to nie szkodzi. Wracając do tego Discorda. Zapraszam na Discorda, ponieważ... Tam też możecie wysłać fanarty, właśnie, jeżeli ktoś na przykład o nie, trzeba wypłynąć stąd teraz, szybko. Jeżeli ktoś na przykład w Minecrafcie zbudował też taką głowę sobie, taki domek, bo możecie sobie coś takiego zbudować, no to koniecznie róbcie screen i wysyłajcie tam na kanale fanarty. Ja bardzo chętnie na to popatrzę, też chciałbym, jak już się przeprowadzę do nowego pokoju, zacząć robić takie przeglądy tej grupki, więc jeżeli chcecie być częścią tej grupki, jakoś się udzielić i być na odcinku, no to myślę, że to jest bardzo fajny sposób, żeby być po prostu, udzielać się na Discordzie i wtedy jest bardzo, bardzo duża szansa, że będziecie na odcinku. Dobra, tutaj jeszcze wypełniamy to. To jest chyba ostatnia ściana, a tam jeszcze po drugiej stronie widzę, że jeszcze trzeba coś wypełnić. Dobra, tu. Okej, mamy tutaj wypełnione. Trzeba będzie zrobić też drzwi. Chyba sobie... A, wziąłem, dobra. Drzwi myślałem, że zrobimy na rogu, dlatego wziąłem podwójne. Dobra, O! Jak to jest możliwe, że mi tu woda znikła? Ale jazda! Sama woda się wysuszyła. Ja myślałem, że gąbki będę musiał użyć, a tu patrzcie, jak się fajnie przytrafiło. Dobra, najpierw dajmy sobie... O, nie dosięgnę. Dobra, dajmy sobie tutaj w narożnikach jako oświetlenie, żeby tutaj coś było widać. Jak to śmiesznie wygląda. O nie, nie trafiłem sobie tam do rogu. O! No! Udało się. Dobra, tam to później poprawimy. Myślałem, że drzwi najlepiej byłoby zrobić w tym miejscu jakoś. I teraz tak, tutaj trzeba rozwalić ten piach. I ten. Weźmy sobie może to. W ten sposób, o. I weźmy drzwi teraz. Pum, pum. To się otwiera w ten sposób i woda nam nie będzie napływała do środka, a mogą być ciągle otwarte. To jest mega fajne. No i patrzcie, jaką mamy fajną chatę. Dobra, czekajcie, rozwalę to może. I jeszcze raz to postawmy. O, udało się, dobra. Mamy idealnie. No, nie wiem, możecie napisać, co sądzicie o tej chacie. Ja myślę, że jest super. Jak to wygląda? Taka podwodna głowa jednego wielkiego tosta. I to jeszcze na górze, jak to wygląda. No, myślę, że cudownie. Będziemy tu musieli jakoś, oświetlić jeszcze tutaj. Może zróbmy to teraz już. Dajmy jakieś glowstone'y, tak po prostu, w losowych miejscach. To myślę, że fajnie tutaj polski język bardzo trudny. Możecie napisać też, czy macie w komentarzach napisać, czy macie problem też czasami ze słówkami. Bo ja czasami to tak, nie wiem, jak coś odmienić. Na przykład w tym przypadku. Urozmaici.
No, to chyba dobrze, tak się... No, nieważne. Nieważne. Dobra, oświetlimy jeszcze tutaj. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. O, tu mamy glinę, to nam się jeszcze przyda do jeszcze innej rzeczy, którą też wam pokazywałem w sumie na ostatnim odcinku, który w sumie to poszedł mega fajnie, więc bardzo wam za to dziękuję. Dobra, no i mamy to jakoś oświetlone. Ej, jak to wygląda pięknie. No nie, no jaki kozak fest. Dobra, bierzemy, idziemy do domku teraz, do tego naszego domku, co się spalił. O nie, noc. Idziemy się też przespać przy okazji, bo tu teraz będą nas atakować wszyscy. I bierzemy jakieś rzeczy, jakieś łóżka i tak dalej i idziemy to udekorować tam jakoś, jakoś zagospodarować tam to miejsce. Chciałem zrobić tam piętro, piętrowy taki, taki pokój, więc zaraz sobie to też zrobimy. Zabieram, najpierw się prześpię może, żeby już był dzień, żeby te potwory się spaliły. Dobra, i bierzemy to łóżko, bo w tamtym spałem to żeby, jakbym zginął, to żebym się zrespił tutaj, ale czekajcie, bo tutaj... O, musimy jeszcze zajść po tamto łóżko, bo będziemy potrzebować dwa łóżka. Okej. Ej, ale parkour zrobiony w tym momencie został. Wszystko się mi tu spaliło, ja nie mogę, ale to jest okropne. Dobra, bierzemy jeszcze jakiś crafting i tak dalej. O nie, odłożyłem tam itemy. O, spal się. Weźmiemy sobie crafting, żeby coś mieć. Tam już, na jakieś, na takie podstawy. I skrzynki jakieś byś... O, mamy 4 skrzynki, dobra, super. Lecimy na górę, tam... A, i schody też by się przydały. No to jeszcze będziemy to kończyć. Też ja będę sobie to pokończę poza odcinkiem. Damy na razie tylko to łóżko, te skrzynki, crafting i już mamy. Ej, jak ta głowa super wygląda. To z góry będzie tak pięknie wyglądało. I tak się rzuca w oczy. Ale nie, no mega fajne, mi się mega podoba. Zawsze chciałem mieć taki podwodny domek. Dobra, na razie dajmy sobie łóżka może w tym miejscu. Crafting tu. Skrzynki damy raz, dwa. Dobra, w ten sposób. Dobra i tyle, w sumie to chyba wystarczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ja wam dziękuję mega za aktywność, jaka jest na kanale, bo jesteśmy niesamowici. Znaczy wy jesteście niesamowici, to co wy robicie to jest po prostu szok dla mnie totalny. No i do zobaczenia na następnym odcinku, który już jutro o godzinie 19:19. Jak zwykle widzimy się wieczorkiem, oglądamy i jest fajnie. Do zobaczenia, na razie, pa pa.